Witajcie, witajcie. Oto druga część samouczka do Broken Ranks. Lecimy dalej. Skończyliśmy dokładnie w tym momencie po wejściu na statek płynący do Tentis i zaczepiła nas jakaś zamaskowana postać, która rozkłada kawałki niebieskiego minerału koło beczki. Ty skurwysynu! Zakapturzona postać odwraca się w twoją stronę. Teraz ten należy do nas. Zapłacisz za to, co zrobiłeś. Utorczyk uśmiecha się paskudnie. Hegemon wszystko mi wynagrodzi. Fajnie byłoby dostać w końcu jakiś czar na druida. Odzyskaliśmy kontrolę nad technikami. Dobra. Może jednak warto wziąć pod uwagę to, czego nas uczą w tym samouczku i używać też ataków dystansowych. Te walki na początku gry są dość smutne. Ale cóż zrobić? Aha, nie mamy już kondycji. Cudownie. Więc redukujemy liczbę ataków, zwiększamy punkty i zmieniamy formację obronną. Dobranoc. Dobrym nawykiem jest zawsze się zregenerować. Ciemna koszula, spodnie, kij zdrowia, buty. Nic nie mamy, nic, boty, 7 zł. Dobra. Utorczyk, nic nie ma, rozmawiamy z Bosmanem Bogdanem. Cholera jasna, co tu się dzieje? Bosman patrzy na trupa. Co to? Utorski szpieg? Na haligarskim pokładzie? Jak te obszczymuły śmią? Spokojnie już po problemie. Bosman patrzy na kawałki niebieskiej substancji. Teraz już wiem, jak wysadzili tamten statek. Trzeba się tego pozbyć. Normalny człowiek zmienia się, kiedy za długo przebywa przy tym utorskim syfie. Co to jest? Sejmhi. Jebane kamienie nerkowe hegemona, psia jego mać, do wszystkiego tego używają, przeklęci utorczycy. Materiały wybuchowe, mutacje, tesura, pewnikiem dupy sobie nawet tym podcierają. Sporo zastosowań. Sporo. Mówią, że z nieba im to spadło. Ja tam w to nie wierzę, ale kto ich tam wie? Rozumiem. Powiedz mi, kiedy odpływamy? Walka z utorczykiem tak cię pochłonęła, że nawet nie zauważyłeś. Już odpłynęliśmy. Chwila dłużej w talii, a skończylibyśmy jako pasza hegemona. Więc opuściliśmy teren. Tak, w ostatniej chwili. Utorski szpieg na naszej łajbie. Jak załoga o tym usłyszy, to zaczną się wzajemne oskarżenia. Lepiej rozwiązać to po cichu. Pozbędę się ciała, a ty znajdź sobie jakąś koję. Z minuty na minutę wyglądasz coraz gorzej. Tak zrobię. Potrzebuję snu. O, i wbiliśmy poziom. Najpierw rozdajemy statystyki. Tak, teoretycznie powinniśmy mieć bardziej wiedzę. Na początku pójdziemy. Życia many, HP nam wystarczy. Po dwa. I w końcu jakiś normalny czar, miejmy nadzieję. Tia. A więc mamy leczenie. Siła leczenia, punkty życia plus 81%, trudność średnia, mana 32. Podstawowa umiejętność druida, głęboka znajomość sił ożywiających wszechświat, pozwala na odwracanie procesów niszczących organizmy żywe, przyspieszanie regeneracji ran i wlewanie sił witalnych w wybrane postacie. Każde użycie wiąże się z otrzymaniem przez leczonego 2 rund debuffa zmniejszającego efektywność leczenia. Cudownie. Czyli nadal walczymy kijem. Możemy zaczynać. Aha, mieliśmy znaleźć sobie Keję. Keja jest tutaj, kładziesz się.
Gdy tylko się położyłeś, zaczyna do ciebie docierać, co się niedawno wydarzyło. Co teraz? Zostałeś sam. Twój dom został zniszczony. Wiesz, że nie powrócisz do terenu szybko. Wkrótce będziesz musiał odnaleźć się w zupełnie nowym świecie. W dłoniach trzymasz list z rozkazami. Czujesz, że za chwilę zaśniesz. W moment przed zapadnięciem w sen wydaje ci się, że słyszysz wyszczał armaty. A więc tak, rozmawiamy z kronikarzem? Cała ta wiedza stracona na zawsze. O czym ty mówisz? O tym, że w terenie został pogrzebany nasz dorobek kulturowy. Spalili biblioteki i świątynie. Przejęli dzieła Instytutu Delsnera. Wszyscy ratowali siebie. Nikt nie wywiózł książek. Nie winię tych ludzi, ale naród, który nie zachowa swojej historii, czeka marny koniec. Przeklęty utor. Rozumiem. Rzeczywiście, przyszłość terenu nie jawi się w jasernych barwach. Bywaj. Idziemy dalej. Hej, ty, co ty tu robisz? Jak to co? Płynę do Haligardu, jak wszyscy inni. Dobra, nie wciskaj mi kitu. Widziałem, jak gadałeś z kwardzistami. To znaczy, że jesteś żołnierzem. Powinieneś teraz być w talii, zaszlachtowany ku chwale terenu, a nie uciekać na statku z dziećmi i kobietami. Dziećmi, kobietami i nachalnymi dziadami. Zejdźmy z drogi. Hola, dobrze wiem, że nie puściliby cię tak o... Powiedz, czego od ciebie chcą? Masz kogoś wykończyć? Zawieźć informację o klęsce? A może sam nie wiesz, co robisz? Nie wtykaj nosa w nie swoje sprawy. Kiedy to jest moja sprawa? Próbujecie cały ten smród zawlec ze sobą. Posłuchaj mnie. Nieważne, co kazali ci zrobić, ale dobrze ci radzę. Zostaw to w cholerę. Zlej to ciepłym moczem. To, co wydarzyło się w terenie, niech tam pozostanie. Tak będzie dla wszystkich najlepiej. Nic nie jesteś im winien. Daj mi spokój. Wchodzimy w pokład. Oho, awantura. Wściekły majtek. Zaraz tu wszystkich pozabijam, a tego kucharza pierwszego. Przez niego można z głodu zdechnąć. Co to za krzyki? Krzyki? O, zaraz to ten grubas będzie krzyczał, jak mu bebechy wypruje. Słuchaj, krzycz sobie gdzieś z boku. Chciałem coś zjeść. Tak? A w mordę dostać byś nie chciał? Uspokój się, to nikomu nic się nie stanie. Już cię nie słucha, tylko biegnie z pięściami. Niech to szlak. Na szczęście mamy nasz niezawodny kij. Tak, wygląd. Jedziemy. Przy tej skuteczności ataku... Aha, przeciwnik miał wysoką szansę, możesz zmienić buffy, debuffy, okrzyk. Aha, cudnie. Tak, ale... Szansa trafienia przeciwnika wyraźnie spadła dzięki efektowi strach. Jednocześnie został zdebuffowany taranem. Uważaj, bo w tej rundzie stracisz PA. Ikonka efektu informuje o czasie. Wiadomo, mamy tylko 10 punktów do dyspozycji. Wracamy do walki kijem. Jedzie. I jeszcze raz to samo. To i co, jeszcze raz? Miejmy nadzieję, ostatni atak. I tyle było z wściekłego majtka. Kucharz, zobaczmy, co się dzieje. Co za szaleniec tego majtka? Dzięki, że go uspokoiłeś. Może zupki na wzmocnienie? W nagrodę dostaniesz większą porcję. Zupy zawsze chętnie. Mężczyzna rozchmurza się i mruga do ciebie porozumiewawczo. Dobra zupa, masz, tobie nie poskąpię. My, tajniczycy, musimy się trzymać razem. Dzięki. Smacznego. Patrzysz się w szarą maś. Zupa staje się również spoglądać na ciebie. Za ten bierzesz łyk. Pod językiem czujesz coś nieprzyjemnie chrupkiego. Mimo, że twoje kiszki skręcają się w proteście, przeżuwasz. Jak, smaczne? Ja już podziękuję.
Zdaje się, że kucharz przestał cię słuchać. Całą swoją uwagę przeniósł na zupę. Pamiętaj, jak zjesz, to od razu Michę odnieś. Oczywiście. Więc co, dokoi? Psst, hej ty, że ja? Tak, ty, podaj czystą misiuską. Po co ci ona? Zaraz zobaczysz. Rusza się. Ha, wiedziałem. Rusza? Co się rusza? Robale w zupie, nawet nie ugotowane do końca. Żartujesz sobie. Sam zobacz. I rzeczywiście, niedobrze mi. Zainteresowałbym się tym na twoim miejscu, chyba że chcesz jeść ten syf do końca podróży. Pójdę przedyskutować z kucharzem dobór przypraw. Poczekaj chwilę. Wiesz, to nie tak, że zaglądam wszystkim do mich. Po prostu zobaczyłem, jak po beczce ze śledziami pełzają robaki. Więc? Jak pokażesz beczkę kucharzowi, to nie ma opcji, żeby zaprzeczył. Będzie się musiał tłumaczyć. Tylko nie wiem, która to była beczka. Cały czas je przestawiają. Cholera, będziesz musiał jej poszukać. Racja, najlepiej tak zrobić. Zrobisz jak uważasz, na mnie już czas. Trzymaj się. Dzięki za pomoc. Mamy tu jakąś beczkę. Ależ z niej śmieć. Poza martwymi śledziami i pełzającymi robakami w beczce jest ucięta głowa. Wygląda, jakby zaczęła już gnić. Co do... Gdzie gmejasz, cholero? Coś ty zrobił, morderco. Morderco? Co ty wygadujesz, głupcze? W takim razie czekam na wytłumaczenie. To nie najlepsze miejsce na taką rozmowę. Mimo wszystko, proszę, wysłuchaj mnie do końca. Dobrze, mów, o co chodzi. To głowa mojej żony, Mary. Co takiego? Zabili ją utojczycy. Nie było mnie wtedy przy niej. Nie zdążyłem. Rozumiem, ale czemu trzymasz jej głowę w beczce ze śledziami? Faligajecie są Ełenci. Oni mogą rozmawiać ze zmarłym. To moja ostatnia szansa na pożegnanie się. Nie wiem, o czym mówisz. Kim są Ełenici? To haligajcy badacze śmierci. Mają moc porozumiewania się z tymi, których nie ma już pośród nas. Rzecz w tym, że potrzebują specyficznej części nieboszczyka. Po to potrzebowałeś głowy? Tak. Słuchaj, nie mów o tym nikomu. W szczególności Bogdanowi. Rozumiesz? Proszę cię, jak tajniczyk tajniczyka. Dobrze, nie powiem nikomu. Dziękuję, dobry z ciebie człowiek. Wiesz, to co się wydarzyło, to wszystko stało się tak nagle. Wiem, że sam pewnie kogoś straciłeś, ale chcę się pożegnać, rozumiesz? Rozumiem, nie musisz tego tłumaczyć. To wiele dla mnie znaczy, dziękuję. Wciąż trzeba coś zrobić z tym robactwem. Musimy schować głowę z dala od jedzenia. Schować ją gdzieś, gdzie nie zgnije, rozumiem. Mniej więcej, nie może tu zostać, to jest pewne. Poszukam jakiegoś miejsca do schowania jej. Rozpytajmy po statku. Kto może znać statek lepiej niż bosman Bogdan? Co jest? Znasz jakieś ustronne miejsce na statku? Znam. A co cię to? Poznałem kogoś i przydałoby się nam trochę intymności. Weź, to klucz do ładowni. Tam nikt nie łazi. Tylko umyj go, zanim mi go oddasz. Daję ci go tylko dlatego, że pomogłeś tamtym utojczykiem. Teraz jesteśmy kwita. Dzięki. Czyli mamy klucz do ładowni. Co teraz? Swoją drogą? Tak, znajdźka. 10 zł. Idziemy do ładowni. Kolejna walka z groźnym przeciwnikiem. Szczury. To już nie są przelewki, proszę państwa. Jedziemy. Raz, dwa. Dobra, co? I co my mamy teraz? Jakaś beczka tam stoi. Znajdźcik. Nie witać. Beczka jest zakurzona, nikt nie ruszał jej od dawna. Da się nada. Chwilę później. Wykonałeś etap zadania. Kucharz. Tak, to miejsce będzie dobrze. Ostrożnie wkłada głowę zmarłej kobiety do beczki i przysypuje ją solą. Tu nikt jej nie znajdzie.
Jeszcze raz dziękuję Ci za pomoc. Nie każdy byłby tak wyrozumiały. Mam szczęście, że to na Ciebie padło. Rozumiem Cię. Sam chciałbym właściwego zakończenia dla niektórych spraw. Wszyscy mamy jakąś przeszłość, prawda? Niektórych rzeczy nie da się po prostu zostawić za sobą. To prawda. Trzymaj. To na nowy początek w Haligajadzie. Oby udało Ci tam rozpocząć nowe życie. Dziękuję. Obyś w spokoju pożegnał się z żoną. I wracamy na koje. Tak, gra się ładuje. Warto byłoby odpocząć na wszelki wypadek. I można się spokojnie położyć. Kładziesz się. To był ciężki dzień. Zastanawiasz się nad niedawnymi wydarzeniami. Myślisz o tym, co zostało w terenie. Myślisz o swoich bliskich, o tym, co się stało dalej z Alicją. O tym, czy spotkasz jeszcze ludzi z namiotu. Wszystkie obrazy mieszają cię pod powiekami, nie pozwalając zasnąć. Po długim czasie zapadasz jednak w kojący sen. Pogrążasz się w głębokim śnie. Nie wiesz, ile śpisz, ale nagle budzi cię czymś dotyk na twojej szyi. Otwierasz oczy i widzisz nad sobą znaną ci już paskudną mordę. Znowu ten majtek. Szlak by to. Obudził się. Co ty robisz? Zabieraj te łapy. Myślałeś, że ci daruję? Widzę, że nie odpuszczasz. Dobrze, załatwmy to, zanim dopłyniemy do Haligardu. Już dopłynęliśmy, ale ty lądu nie zobaczysz. Zdychaj. Każdy atak zużywa kondycji, coś tam oczywiście nie jesteśmy wypoczęci, co ją degeneruje się. Zmień punkty na zero. Super. Atak. Tak, on raczej dystansowo nie atakuje, a na pewno nie rzuca klątw. Super. I atak. No to ostatnia. Dziękuję, dobranoc. Marynarz w końcu napytał sobie biedy. Działałem w obronie własnej. Chciał mnie udusić podczas snu. Tak, wszystko widziałem. Ten idiota nagrabił sobie u każdego. Nie przejmuj się. Powodzenia w Haligardzie. Dzięki. Teraz to już naprawdę warto odpocząć. I idziemy do Bosmana. Haligajczyk na horyzoncie. Szalupy gotowe. Haligaj. No to wyjazd ze statku. W takim razie żegnaj. I najprawdopodobniej tym sposobem dotarliśmy do końca samouczka. Dziękuję za uwagę i że dotrwaliście do końca. Jeśli podobał się Wam ten materiał, dajcie łapkę w górę. A jeśli jesteście ciekawi dalszych losów Kasteczuza, spróbujcie zasubskrybować kanał. Dzięki.